Dobrze, że tędy przechodziłem, będę miał dobry materiał. No, jakby tu powiedzieć, kardynał Nycz zasługuje na taki list. To jest list od narodu, żeby się Pana Boga słuchał, a nie jakiegoś bergolniętego z Watykanu, który nie jest papieżem, który jest, krótko mówiąc, człowiekiem, który niszczy Kościół. Bardziej przypomina rabina. Panie kardynale, proszę się nawrócić. My nie chcemy żadnych związków homo, nie wiadomo, bo to pachnie sodomią. Czyli to, o czym Chrystus mówił. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego mężczyźni współżyjący ze sobą. I w naszym Sejmie nie chcemy legalizacji takich związków. Choćby nie wiem, co panu kardynałowi się tam przyśniło i ile by pieniędzy dostał od naszych tych okupantów. Bo wiemy, że biskopat dostał pieniądze choćby za fałszywą pandemię tutaj obok. Nie wiem, czy to jest jakaś korelacja, ale obok Ministerstwo Chorób i Śmierci, pan Szumowski i reszta dostawali ciężkie pieniądze, dawali, rozdawali między chyba hierarchom za to, że zamykali nam kościoły. Także to za całokształt. Nawróć się, kardynale. Bój się Boga. Nie ludzi, a nie masonerii. Masz się nawrócić. I proszę nam nie zmieniać prawa Bożego. Ono obowiązuje wszystkich. Przypomnę, święto Chrystusa Króla dzisiaj. Ostatnia niedziela października. Wszystkiego dobrego dla wszystkich wierzących. Nie dajmy się ogłupić. Kardynale, już pora na ciebie. Bogu i Ojczyźnie, narodowi polskiemu. Pora już, żebyś już z tego pałac opuścił. Wszystkiego dobrego.